Cześć! W dzisiejszym filmie odpowiem Wam na najczęściej zadawane pytania przez klientów dotyczące oczywiście studni głębinowych. Tak naprawdę nie ma idealnej pory do wiercenia studni głębinowych. Studnie wiercimy zimą, wiosną, latem i jesienią. Z punktu widzenia klientów lepsza będzie to pora zimowa, ponieważ czas oczekiwania na wiercenie studni jest zdecydowanie krótszy niż w sezonie pełnym latem. Do montażu studni używamy rur o średnicy 110, 125 i 160 mm. Jednak zdecydowanie najczęściej w 90% przypadków dla gospodarstw domowych jest to średnica rury 125 mm. Rur, których używamy, oczywiście są to rury przeznaczone do wody pitnej, które posiadają niezbędny atest. Na ten moment, a ten film nagrywamy w styczniu 2023 roku, koszt jednego metra studni głębinowej waha się od 210 do 250 zł za metr. Mówimy tu o kolektorze 125 mm. W 95% przypadków studnię głębinową dla gospodarstwa domowego wykonujemy w jeden dzień roboczy. Przyjeżdżamy na godzinę 8 i około godziny 16 studnia jest już gotowa. Do wykonania studni głębinowych potrzebujemy takiego placu roboczego około 8 m2, minimum 6 m2. Nasza wiertnica jest dość małych gabarytów, co daje nam dużą przewagę nad wielkimi wiertnicami montowanymi na przykład samochodach ciężarowych. Oczywiście wykonujemy również podłączenia wody ze studni głębinowej, w zależności od tego, czy ta woda ma być tylko do celów ogrodowych, czyli do podlewania, czy ta woda ma również służyć do zasilenia gospodarstwa domowego do wody pitnej. Studnia głębinowa musi znajdować się minimum 5 metrów od granicy działki, 7,5 metra od granicy rowu przydrożnego oraz minimum 15 metrów od szamba ekologicznego. Thank you.